Siemanko, witam was w kolejnym odcineczku na moim kanale. Mam nadzieję, że doczekacie do samego końca odcineczka. No cóż, lecimy z tematem. Zapraszam na film. Przed nami MRF 140 RC z silnikiem 170, jak widać. Wiz dał go mi do roboty. Wygląda tak, a nie inaczej. No, teoretycznie do roboty będzie tylko tutaj gaźnik, że przerywa ten motorek ogólnie i ma problemy. Podejdziemy bliżej, żebyście sobie zobaczyli, jaki tu gaźnik siedzi. No taki jak polecałem, więc jest tu gaźnik Mikuni VM24, elegancki gaźnik. Co więcej mogę powiedzieć? Co się ma może rzucać w tym gaźniku w oczy? Że no niestety dopycha go do ramy. Ojej. Muszę się trochę nauczyć tą kamerką obsługiwać. Dopycha go tutaj do ramy, no i trzeba będzie to sobie z tym jakoś poradzić. No bo tak nie może być. Dość, że gaźnik jest lekko po skosie, no musi być lekko po skosie, żeby dało się w stanie włączać. To na dodatek jeszcze, no filtr jest też dość ostro. Ostro jest tutaj. Zobaczcie sobie, no jest ostro, jest przyciśnięty, no i jest, no niestety tak samo nieszczelność. Mam nadzieję, że to widać na kamerce, nie wiem. Nie wiem, czy to będzie widać. Ale jest też nieszczelność, no. No tu jest takie jakieś dziwne rozwiązanie a propos filtra oleju. Jest takie jakieś troszeczkę dziwne tutaj rozwiązanie. Nie wiem, po co jest tutaj... Po co jest ta gąbka? Zapytam się właściciela, o co to chodzi. Nie wiem, o co to chodzi. Chyba może po to, żeby nie chlapało błoto na to. Nie wiem. Nie wiem, tak wam szczerze powiem. Ja tu krytykował nie będę nic, no ale... No jest troszeczkę do roboty, tak z grubsza patrząc. I tyle. Może ładnie nie wygląda. Zobaczymy, jak to będzie jeździć, jak złożę go. Jak to tutaj będzie wyglądać to wszystko. Fajny wydech tu jest zamontowany, tylko tak trochę jakieś dziwnie to zamontowali. Ale nie ma co narzekać, tak wam szczerze powiem. Wydech to widzicie jaki jest. Kiedyś Pitbay Grinder u siebie montował taki wydech. Leo Vinci. Widzę, że jest chlapacz. Dorobiony. Chyba dorobiony z czegoś, właśnie nie wiem. Jak dziwnie to wygląda. Nie wiem, czy nie czasem jest dorobiony z czegoś. Kierownica jest nowa, z tego co widzę. Nie jest oryginalna kierownica. Od MRF-a. Oczywiście standardowo... Standardowo... No niestety jarzmo hamulca jest uszkodzone. Widać, że ktoś tutaj ładnie jeździł. No i niestety się uszkodziła tutaj klameczka. No za dużo o tym motorku nie powiem, no bo jak? No jak ja mam powiedzieć, jak nie wiem za bardzo, dopiero będę na bieżąco tutaj to wszystko sprawdzał, więc tyle w temacie. Z łańcuchem tutaj od razu będę mógł wam pokazać. Bo łańcuch jest jakiś lepszy zamontowany, jak go się bierze w paluszkach to widać. Właśnie nie wiem, czy to jest DIT. Niech sobie to wyczyszczę, zaraz zobaczę. Tak. Tak, NZ3? Tak, DIT jest zamontowany łańcuch. DIT NZ3. Nie będzie tego widać. No jest lepszy łańcuch, ale co z tego? Jak on się już tu nie nadaje do niczego, jest do wywalenia. Z przodu zębatka jeszcze w miarę wygląda. Z tyłu zębatka jest wymieniona na nową.
Na nowo jest wymieniona tylna zębatka. No ale już wam pokazuję, o co tu chodzi. Chodzi tutaj o to, że... Muszę trochę z fokusem pobawić się, bo jest tak jakoś dziwnie ustawiony fokus. Że po prostu, o, zobaczcie sobie. O. Widzicie? Nie dolega dobrze do zębatki. Po prostu 2-3 zęby tylko trzymają łańcuch, a reszta są luźno. Widzicie? Reszta wszystko zęby są luźno. No niestety. Tak bywa. No i łańcuch jest do wywalenia, bo szkoda zębatki, bo się, jak się ma zębatka zepsuć. Bo momentalnie będzie wam wyciągać zęby. Luzów na amortyzatorze nie widzę. Ale to będzie tylko tyle chyba w tym odcinku. Szkoda więcej tutaj mówić, jak sam nawet nie wiem co. No to tyle, no. Jak będziecie chcieli, to w następnych odcinkach go rozbierzemy. Będziemy tam patrzeć, co tam jest grane, czy i co robić. To już będę rozmawiał tam z właścicielem. A propos napraw, tyle. Szkoda przedłużać ten odcinek niepotrzebnie, jak już pewnie i tak za długo trwa. Więc ja się z wami żegnam, widzimy się niebawem w kolejnym odcinku standardowo, więc łapeczka w górę, subskrypcja kanału, jeśli jesteś nowy, jeśli chcesz być na bieżąco, dzwoneczek koniecznie trzeba nacisnąć, to będziesz dostawać powiadomienia o nowych filmach, żeby być jak najszybciej z kolejnym odcineczkiem, więc ja uciekam, do następnego, trzymajcie się, hej!